Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was mały eksperyment, mianowicie postaram się zrobić gluta w saszetce od maski. To jest taka maska do twarzy i zazwyczaj jest ona jednym ze składników gluta, a ja postaram się nie wyciągać tej maski z środka, a zmieszać całego gluta w środku. I mam też pozostałe składniki, czyli mam sodę i płyn do soczewek kontaktowych i dodam je do środka. Najpierw otworzę saszetkę i spróbuję ostrożnie włożyć pozostałe składniki i wymieszać wszystko w saszetce. To jest taka wersja gluta, którą można zrobić na przykład będąc gdzieś w drodze, w samochodzie albo w autobusie. Właśnie taka bez miseczki, bez potrzeby wyciągania tutaj tej maski, naszego głównego składnika z saszetki. I teraz dosypuję troszeczkę sody, szczyptę do środka, a następnie doleję parę kropel płynu do soczewek kontaktowych. I tutaj jeszcze wymieszam szpatułką. Można oczywiście sobie pomóc w ten sposób. I doleję parę kropel płynu. I teraz bardzo ostrożnie mieszam i zobaczymy, czy całość da się wymieszać w saszetce. O nie, moja saszetka się rozerwała i niestety tutaj wyleciało coś od spodu. Postaram się tam przytrzymać, żeby więcej mojego gluta nie wypłynęło i wymieszać resztę palcem. O, i tak wygląda mój glut. I zupełnie nie przypomina maski, ma inną konsystencję. Teraz wymieszam palcami, postaram się całego go wyciągnąć z saszetki i troszeczkę pozagniatać. To jeszcze została resztka, to wyciągnę i dołożę do mojej właśnie kuleczki. I po paru minutach zagniatania tak wygląda mój glut. Ma ciekawą konsystencję, dosyć łatwo się rozrywa, ale przede wszystkim jest prawdziwym glutem. Wydaje mi się, że ten eksperyment jak najbardziej się udał. Oczywiście możecie coś takiego robić, tylko musicie uważać, żeby nie rozerwać torebki, więc najlepiej taki patyczek, którym ja się posługiwałam, należy używać bardzo ostrożnie. O, mój glut się robi coraz bardziej rozciągliwy. Mam nadzieję, że ten eksperyment się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!